Jakie prawa może zyskać osoba podejmująca leczenie uzależnienia? Kiedy z zasady dobrowolne leczenie może stać się przymusowe? Kto może rozpocząć procedurę dotyczącą przymusowego leczenia? Czy musi to być na przykład członek rodziny? O tym opowiada w rozmowie z nami dr Katarzyna Julia Kowalska, radca prawny, ekspertka Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu, która od lat angażuje się właśnie w tematy dotyczące uzależnień. Zapraszamy. W Polsce mamy cały czas duży problem z uzależnieniami. Właściwie nowe pokolenia wchodzą w te uzależnienia, jeżeli chodzi o alkohol, o narkotyki, o wyroby tytoniowe. Jak wygląda prawo i jakie są możliwości leczenia tych osób? Co jest dobrowolne, a czy są sytuacje, kiedy możemy po prostu zmusić je jakoś obowiązkowo do tego, żeby podjęły terapię? Pani redaktor, co do zasady, podejmowanie leczenia odwykowego, leczenia uzależnień jest w Polsce dobrowolne. Jest to zasada wyrażona w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 1982 roku. I wyjątki od tej zasady również są przewidziane w ustawie. Także osoba, która jest uzależniona, musi sama podjąć działania zmierzające do tego, żeby poddać się leczeniu. Jeśli chodzi o te wyjątki, to mówimy o sytuacji, w której prokurator albo gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych występuje do sądu i to sąd może zobowiązać osobę uzależnioną do tego, aby poddała się leczeniu. Czyli mówimy o dobrowolności podejmowania tego leczenia i tutaj, jeżeli już ktoś podejmie, staje się pacjentem i wszelkie prawa pacjenta będą mu przysługiwać na takiej terapii, bądź mówimy o sytuacji, w której to sąd będzie zobowiązywał daną konkretną osobę na wniosek podmiotów trzecich. Jakie to mogą być sytuacje, kiedy ktoś jest na przykład rodzicem, czy kiedy na przykład już ta skala nadużywania narkotyków czy alkoholu zagraża jego życiu? Skupiłabym się tutaj na uzależnieniu od alkoholu. Jeśli chodzi o to, kiedy możemy wystąpić z takim wnioskiem i kto to może zrobić do gminnej komisji, może to zrobić każdy. Jeżeli czujemy, wiemy, że spełniane są przesłanki związane z demoralizacją osób nieletnich przez osobę uzależnioną. Jeżeli uzależnienie wpływa na rozkład życia rodzinnego, jeżeli dana osoba w związku ze spożywaniem alkoholu zakłóca porządek publiczny albo uchyla się od obowiązku pracy. Czyli muszą być spełnione dwie przesłanki. Jedna to jest medyczna, czyli faktycznie musi wystąpić uzależnienie. Druga to jest społeczna. Czyli na przykład możemy zgłosić sąsiada. Możemy zgłosić każdą osobę, o której widzimy, dostrzegamy, że uzależnienie powoduje dysfunkcję w tych obszarach, które wspomniałam. Czyli jest to też taki wysiłek, który musimy podjąć, jeżeli, no nie wiem, obawiamy się o bezpieczeństwo swoje czy swoich dzieci, mamy możliwości działania, ale wiąże się to z określonymi działaniami, które należy podjąć. Tutaj wspomniała Pani, że podejmując to leczenie odwykowe, staje się pacjentem ta osoba uzależniona. Jak to wygląda, kiedy ktoś na przykład nie jest ubezpieczony? Czy to Państwo pokrywa te koszty? Tu nie ma znaczenia, czy osoba jest ubezpieczona, czy nie. Nie ma też rejonizacji. Jeśli chodzi o podejmowanie leczenia uzależnień, przysługują takiej osobie wszystkie prawa pacjenta, które są opisane szczegółowo w ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta i prawach pacjenta właśnie, czyli w dalszym ciągu zachowuje prawo do świadczeń zdrowotnych, do zachowania informacji o swojej osobie w tajemnicy, do poszanowania życia prywatnego, rodzinnego, do informacji o swoim zdrowiu. Także ma takie gwarancje jak każda inna osoba. To też chciałabym, żeby wybrzmiało, bo na pewno jest to okoliczność istotna dla osoby, która chciałaby samodzielnie podjąć takiego leczenia.
A w praktyce jak to wygląda? Z Pani doświadczenia oczywiście, czy przy takich zgłoszeniach sądy często orzekają takie przymusowe leczenie? No zawsze wtedy, kiedy zbadają dokładnie daną sprawę, bo sądy będą się opierać na opiniach biegłych, ale też mogą powołać świadków dla ustalenia tego stanu faktycznego. I faktycznie badają właśnie, czy te dwie przesłanki są spełnione, te, o których mówiłam. I dopiero wtedy orzekają. Także muszą taką sprawę zbadać. No, decydują o życiu, o najważniejszych kwestiach związanych z naszym losem. Także wnikliwie takie sprawy sądy badają. I ile może trwać taka procedura od zgłoszenia do skierowania? No i jeszcze chciałam spytać, czy w ogóle są miejsca w tych ośrodkach? Czy to jest tak, że ktoś dostaje skierowanie i na przykład musi czekać? No, powiedziałabym, że jeśli chodzi o czas, to będzie to od kilku tygodni może do kilku miesięcy. Najpierw musi się taka komisja zebrać, spotkać, to przeprocesować te dokumenty, które otrzymała, jakby rozpocząć i zakończyć swoją pracę, a następnie skierować wniosek do sądu. I sąd ma miesiąc na podjęcie sprawy, ustosunkowanie się. Także to będzie od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od okoliczności sprawy. Więc to nie jest procedura, która na przykład będzie bardzo długa, aczkolwiek musimy się do takiej procedury, jeżeli chcemy ją podjąć, przygotowywać już wcześniej i być właśnie przygotowany, czy to mieć dokumenty, czy być przygotowany na to, że zostaniemy wezwani na świadka. Oczywiście najlepszą rzeczą, jaka może nas może spotkać i osobę uzależnioną, i nas, to poddanie się leczeniu dobrowolnie, czyli właśnie spełnieniu tej zasady i to, że osoby uzależnione no, wiedzą, że mają taką możliwość. Myślę, że jeśli chodzi o te ośrodki, to łatwo jest dość sprawdzić, gdzie one są i czy są w nich miejsca. Można też do nich dzwonić. Jest baza ośrodków. W internecie są naprawdę informacje już bardzo uporządkowane. Na przykład na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest taka wyszukiwarka, która funkcjonuje w ten sposób, że wybiera się województwo, zaznacza i pojawia się lista tych ośrodków z telefonami, z danymi kontaktowymi. Także to można zrobić, więc są narzędzia, jest bardzo dużo informacji na stronach różnych organizacji pozarządowych, są telefony zaufania. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli Państwo funkcjonujecie w mediach społecznościowych, że no ja na przykład funkcjonuję akurat, być może to jest taka moja bańka informacyjna, ale nie ma dnia, żebym nie dowiadywała się o tym, że kolejna organizacja prowadzi jakieś formy wsparcia dla osób uzależnionych. Więc taką idealną sytuacją jest sytuacja, w której sama osoba uzależniona podejmuje takiego leczenia. No i raz jeszcze chciałam podkreślić, że sąd może zobowiązać do podjęcia leczenia. A co w przypadku, kiedy ktoś na przykład zezna nieprawdę, żeby powołać kogoś przed taką komisję? Bo przyznam szczerze, że ja akurat się spotkałam z takimi sytuacjami przy rozwodach. Że żeby znaleźć jakiś dodatkowy argument na swoją korzyść, na przykład ludzie zgłaszają się wzajemnie, nie tylko do niebieskiej karty, ale też właśnie zgłaszają, że ta druga osoba ma problemy z alkoholem. No myślę, że takich sytuacji nie można wykluczyć, bo to jest życie i różne pobudki ludźmi kierują, ale tak jak mówię, to są wysoko wyspecjalizowane te komisje, osoby, które w nich zasiadają i bardzo wnikliwie badają ten stan faktyczny. Na pewno jest to trochę trudne w kontekście zachowania wszelkich praw takiej osoby uzależnionej i stąd też moim zdaniem cały czas musimy pamiętać o tym, że uzależnienie jest taką sytuacją, w której naszym zadaniem też jako społeczeństwa, jako na przykład prawników, jest też udzielanie wsparcia tym osobom. Czyli nie tylko my zmierzamy do tego, żeby kogoś skierować sprawę do sądu, czyjąś sprawę, ale też na przykład, żeby być na tyle wrażliwym na sytuację osób uzależnionych i jakby rozumieć, w jakiej żyją rzeczywistości, z czym się na co dzień borykają, żeby być w stanie odpowiednio również
zająć się jako rzecznik ich prawami. To też jest dość istotne, bo tutaj zaczęłyśmy od tego uzależnienia od alkoholu i jakoś wydaje mi się, że cały czas o nich mówimy, ale we wstępie pani redaktor powiedziała o tym, że mamy przecież coraz więcej też młodych ludzi, którzy ten świat uzależnień odkrywają, wchodzą. I mamy również przecież te uzależnienia behawioralne, które chyba właśnie najszerszym grupie w tej chwili, które widzimy dookoła nas, w jakiś sposób przyglądając się temu, jak funkcjonujemy, no to widzimy młode osoby używające cały czas telefonu. Są badania, że nawet 44% młodych ludzi, dzieci w trakcie obiadu rodzinnego korzysta z telefonu komórkowego. Czyli ten obok talerza musi być gdzieś ten telefon i w ten sposób funkcjonują. Więc mówimy o tych uzależnieniach, no nie tylko od alkoholu, ale właśnie takich od telefonów, od cyberświata, od internetu, od jedzenia, od zakupów. I to też są takie wyzwania, w których my też się musimy, tak powiem, jako prawnicy, którzy chcieliby się takimi sprawami zajmować, no warto tę wiedzę cały czas poszerzać i zdobywać, żeby odpowiednio wspierać też takie osoby. Kto się kieruje w sprawie uzależnień zwykle do prawników? Czy ta osoba uzależniona, czy jej bliscy, nie wiem, współpracownicy? Z mojego doświadczenia to chyba bym powiedziała, że akurat w tych sprawach, w których do mnie ludzie się zwracali, ja udzielałam porad w jednej z organizacji pozarządowych, to było właściwie porówno. Często to byli bliscy i często same osoby uzależnione. Jeśli chodzi o osoby bliskie, to właśnie były to głównie pytania o to, nawet co zrobić, żeby wesprzeć osobę uzależnioną w wychodzeniu, czy w trzeźwości, czy właśnie w leczeniu. Jakie są formy działania. Ale też informacje były bardzo istotne, na przykład związane z obowiązkiem szkolnym. Co zrobić, jeżeli dziecko jest uzależnione, jeżeli przestaje wychodzić z pokoju, jak wygląda realizacja obowiązku szkolnego. To są takie kwestie na przykład prawne. Ta kwestia uzależnień jednego z rodziców też pojawia się czasem przy sprawach rozwodowych, prawda? Także to są, no bardzo, to jest bardzo duży problem społeczny, który przekłada się na kwestie prawne i wydaje mi się, że w tych sprawach one wymagają takiego dużej wrażliwości, namysłu, ale też wiedzy i też wiedzy pozaprawnej związanej na przykład właśnie z tym, jak wygląda takie leczenie, gdzie można kogoś skierować, że są grupy wsparcia. I z mojego doświadczenia bardzo dobre dla osób uzależnionych są takie grupy wsparcia, w których nie tylko mamy prawnika, ale właśnie również psychologa, pracownika socjalnego, tak żeby taka osoba otrzymywała kompleksowe wsparcie w jednym miejscu. Wtedy też to jest dla niej łatwiejsze, nie musi kilkukrotnie wychodzić ze swojej strefy komfortu i może na przykład jednego dnia otrzymać taką kompleksową pomoc. I ile takie leczenie trwa? Jak często ono jest w zamkniętym ośrodku na przykład? Czy to są takie... To zależy od konkretnej sytuacji. Także tutaj nie jestem w stanie na to pytanie jako prawnik odpowiedzieć. Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Jako osoby, które też na pewno wśród znajomych mają przyjaciół, sąsiadów, którzy mają problem właśnie z różnymi uzależnieniami. Jak tą pierwszą rozmowę na przykład przeprowadzić, że być może masz problem? Wiem, że nie jest pani psychologiem, no ale pewnie czasami też z takimi... No może to jest kwestia, no tak, ja właśnie nie jestem tym psychologiem, więc trudno mi jest odpowiedzieć, ale może to jest kwestia też jakiejś profilaktyki. Może to jest kwestia rozmowy nie tylko w rodzinach, ale też właśnie w szkołach, czy w różnych grupach, w których się spotykamy. No to jest bardzo indywidualne, ale myślę, że mamy takie narzędzia, które nas w tym wspomagają jako społeczeństwo i powinniśmy te dyskusje prowadzić. Myślę, że taka debata też jest w jakiś sposób prowadzona przez media i powinna być może jeszcze bardziej wsparta. No właśnie, z punktu widzenia naszej redakcji i systemu ochrony zdrowia w ogóle, no, te uzależnienia generują olbrzymie koszty. Mówimy często, ratownicy, lekarze mówią o tym, że trafiają do nich osoby nietrzeźwe i właściwie trzeba im zrobić
cały panel bardzo drogich badań, bo nie wiadomo, czy przewróciły się, ponieważ był jakiś uraz wcześniej, czy przy przewróceniu był uraz. No są to olbrzymie koszty dla systemu i mam nadzieję, że coraz częściej będziemy jednak mówić o walce z tymi problemami, które generują i koszty społeczne, i finansowe, bo często jednak politycy patrzą na to, co bardziej się opłaca. Ja również mam taką nadzieję. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo.